Witajcie moi drodzy. Dziś temat porządków, bo muszę to wszystko przeporządkować oprócz pustaków, bo z pustakami nie wiem gdzie je wsadzę, bo nie chciałem ładować ich tutaj na dół, bo chciałem to wybetonować i nie chciałem tutaj kurde też zawalać, a może kosiarka by stanęła. Nic, Fernando jest na posterunku, no a ja pomału zaczynam działać z tym i może dzisiaj jeszcze będzie trochę Ursusa, zobaczymy. Trochę wieje, moi drodzy. Chciałem wam na wstępie podziękować za 500 subskrypcji. Miałem już mieć 500 tysięcy, ale no nie szalejmy. No i jakoś na tygodniu spróbuję rozwiązać ten konkurs, co tam zrobiłem o to przężyto. Faktem ten przężyto sprzedałem, muszę coś jakoś wymyśleć. No ale zrobię jakieś takie losowanie bez cięcia, żeby jakaś dana osoba wygrała to według losów, ale jeszcze zobaczę jak to rozplanuję, może na live, ale live'a nigdy nie puszczałem, więc wiecie, różnie to może być. Nie wiem czy to się uda, jeżeli będzie czas. No i tyle, no biorę się do roboty, bo trzeba to poprzerzucać. Jeszcze raz dziękuję i zaraz wracam. No i moi drodzy, odzysk farmerski. Cyk, to jak coś się im posypie kurą. Słońce będzie grzało, będą miały fajnie ciepło, jak będą chciały posiedzieć. Tu zabezpieczone. A może potem to okno gdzieś się wykorzysta. Tam miałem drugi taki zestaw, ale go nie widać. No i słynna moja szopka, co się poddałem wtedy, co właśnie rzyca. Dziś chcę w tym powalczyć jeszcze z kurnikiem, więc może jakiś timelapse wejdzie, ale no nie pada na razie, więc może zrobię to, bo kurde, nie lubię robót niedokończonych, a jak sami wiecie, trochę się pozbierało. Mógłbym to wykończyć w miarę i byłoby ok, powzmacniałbym i do przodu, no i plus kiedyś głos przyszłości, widzicie to pole, nie wiem kto to zetnie, jak to ściąć i ogólnie no tutaj jest następna, też nie mała, nie wiem czy MTZ Lina by sobie poradził i dobry pilarz, tylko całe ogrodzenie bym musiał tutaj demontować, a i tu jest moje nieudana moja hala plandekowa, tak bym rzekł. No plandeka potem została podzielona i kosiarka jest przykryta, tam jest zagrawiarka, która jest zepsuta, no ale też to wymaga jakiegoś miejsca, żeby tu gdzieś pod dachem było. Rębak by musiał przyjechać jeszcze też pod dach, gdzieś wrzucić go, więc kurde, dużo rzeczy, mało szopek. Jeszcze jakieś starocie, nie starocie, może by to też opchnąć i tyle. Nic, coś będzie aktualizacja, wrócę. Wiecie co, robię taki mały drewniany mur oporowy, ciężko to nazwać murem, ale tu cała ziemia się zsuwa bez górki. No i widzicie, leci to wszystko w dół, bo kury kopią. Ci agenci, no i co zrobić? No trzeba powalczyć z tym i tyle. Może dzisiaj tu 30 będę to zgarniał i przerzucał, zobaczymy. Moi drodzy, leci czas, jak nie wiem co, wchodzę do kurnika, bo jest jeszcze winno i kur nie ma. I spróbuję zrobić tutaj to ocieplenie nad tą częścią. Tu jakoś odgrodzę, żeby tu nie piśgało. No i nic, muszę działać, bo czas leci. Zobaczymy się w następnym wejściu. Gonię, moi drodzy, bo czasu mało, ale zobaczcie. Robi wrażenie. Kurnik utytkany. Tu. A jeszcze pomyślałem, że zrobię drzwi. I tutaj jest gąbka, plus to. Więc tylko teraz okna kiedyś tam. I może ocieplę go. Dobra, projekt kurnik zakończony. Tu jeszcze taką drabinkę zrobiłem, ale nie mogę ostrości złapać. Wrzucam baterię i zobaczymy jak to będzie wyglądało wszystko. Z C330 muszę go jeszcze zalać. No i moi drodzy, ucieszony wrzucając akumulatory. Cofam. Chuje, coś nie idzie to koło. Ciągnę. Na felce przejechałem. Stał i zeszło powietrze. No w pizdu. Nic, nie będzie dzisiaj testu niestety. Tego, bo muszę zrobić porządek z kołem, ale to chyba później jest. Bo teraz zacznę, nie wiem, pójdę zjeść obiad chyba, bo po prostu ręce opadły. Moi drodzy, będę kończył, bo taka aura, śnieg się pojawił. Kiedy wyjechałem, zaczęło sypać, pech jak cholera, obiadu nie jadłem wreszcie. Chcę go napompować, wjechać z powrotem do stodoły. No i zakończyć ten dzień, bo bez sensu, jak ktoś to będę go tutaj rozbierał, bo przeciągłem ją jakieś 10 metrów, to pewnie ją przyciąłem. Nic, szkoda gadać jednym słowem. Chciałem coś zaprezentować, a wyszło coś innego. No nic, no, trzeba się z tym zmierzyć. Jak coś, trzymajcie się i do zobaczenia przy filmiku, w którym próbuję rozwiązać ten konkurs. Do usłyszenia.